Hej, z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym Charm Update'cie. Dzisiejszy Charm Update będzie taki troszeczkę nietypowy, ponieważ będzie dużo różnych rzeczy, między innymi koraliki Hamabits, będą też wisiorki z baz na bazach do kaboszonów, o w ten sposób. No i oczywiście Modelina, więc zaczynamy. Najpierw będą koraliki Hamabits. Nie miałam tych koralików zbyt dużo, więc tych rzeczy nie jest zbyt wiele i po prostu musiałam się zastanawiać, co mogłabym zrobić, więc tak jak zobaczycie, te wyroby są takie mieszane dosyć, ponieważ tak jak mówię, tych koralików nie miałam zbyt wiele. Teraz przechodzimy do Modeliny, tylko najpierw pokażę Wam dwie rzeczy, które miałam Wam pokazać w poprzednim Charm Update'cie, ale zapomniałam to zrobić. Wisiorek Lara Croft z Tomb Raider 2013. Ten jest taki bardziej podobny do tego, który Lara ma w grze, a ten jest inspirowany obrazkami z internetu. I tak jak widać, on ma taką teksturę i pomalowałam te wcięcia farbą akrylową czarną, żeby wyglądał na taki troszeczkę starszy, taki bardziej znoszony. I tutaj to samo, tylko że ten jest, tak jak widać, jaśniejszy, ponieważ czarną Modeliną zabarwiałam zieloną, żeby kolor był jak najbardziej podobny do tego z gry. Kolejne wisiorki są z kaboszonów przezroczystych, które ostatnio kupiłam na Beats.pl. Możecie sobie zobaczyć poprzedni filmik. Trochę eksperymentowałam z efektem galaxy i na początek tak nie za bardzo dobrze wyszło, ale jak będę miała czas, to na pewno zrobię tego więcej. Tylko że właśnie potrzeba na to czasu, ponieważ lakier dosyć długo wysycha. Następny naszyjnik jest inspirowany tutorialem od Nerdy Crafter. Jeżeli nie zapomnę, to wstawię link w opisie filmika. Tak jak widać, tutaj jest niebieskie tło. Starałam się jak najbardziej odwzorować Modelinę, której użyła Nerdy Crafter. Ona użyła opalu i chyba dodała brokat. Ja musiałam sobie ten opal stworzyć sama, ponieważ u nas nie można kupić tej Modeliny. A tak przez internet z innych stron nie wiem konkretnie, gdzie można kupić. Poza tym nie opłacałoby mi się za bardzo kupować jednej kostki Modeliny, czy tam chociażby dwóch, więc po prostu postanowiłam zrobić ten opal sama i właśnie specjalnie kupiłam brokat, żeby był jak najbardziej podobny do tego z tutorialu i ogólnie jest tutaj ten piach zrobiony z miedzianej Modeliny, którą rozjaśniłam Saharą. Tą Fimo Saharą i jest oteksturowany. Kolejna rzecz jest inspirowana wyrobem Anieliki, wyroby z Modeliny. Jest to, tak jak widać, tort arbuzowy. Wierzch jest ze zwykłej Modeliny Fimo, a w środku jest transparentna, czyli ten biały i czerwony. Tylko jeden z tych kawałków ma haczyk, dlatego że to będzie zawieszka do telefonu. Natomiast te dwa pozostałe to będą na talerzykach i dopiero do tych talerzyków będą przyczepione haczyki. Kolejna rzecz jest zmieszaniem pomysłu od Kisielka Kawaii z pomysłem od Anieliki, wyroby z Modeliny. A także z moim pomysłem, więc to jest taki jakby pomysł 3 w jednym. Tak jak widać, wszystko jest bardzo malutkie w tej buteleczce i bałam się, że zepsuję tą meduzę, bo jest naprawdę malutka i w ogóle kruchutka. I w ogóle. Ale tak sobie fajnie dynda. Dalej jagododynia.
Nie pytajcie mnie, skąd wzięłam ten pomysł, po prostu jakoś tak samo wyszło, że postanowiłam zrobić dynię w kolorze fioletowym i wyszła jagoda dynia. I to byłoby na tyle w tym Charm Update'cie. Wiem, że musieliście długo czekać na ten Charm Update, ale pamiętajcie, że ja nie mam zbyt wiele czasu, żeby lepić. Mam nadzieję, że ten Charm Update się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w następnych Charm Update'ach i innych filmikach. Na razie!